Dzień dobry, witam Państwa w naszym ostatnim odcinku z cyklu Post według świętej Hildegardy. Dzisiaj moim gościem będzie pani e, batka Jakoniuk Wojcieszak, e, miłośniczka ziół, e, doradca medycyny świętej Hildegardy, e, coach, dziennikarz, matka, ale też praktyk. Praktyk od wielu lat stosujący dietę i zioła w swojej codziennej e, kuchni, także chciałam dzisiaj porozmawiać, ale o troszkę innym. Temacie niż zioła, bo już z tym Państwa zapoznałam, ale o takim najważniejszym też temacie dla świętej Hildegardy, czyli o przemianie, o rozwoju duchowej, o przemianie takich niewłaściwych postaw, takich postaw, można powiedzieć, wad naszych w cnoty, w takie postawy prozdrowotne, które mają też budować naszą odporność, które będą pomagały nam też dzisiaj we współczesnym stanie właśnie zagrożenia epidemicznego. Tak Także dzisiaj porozmawiamy głębiej na temat właśnie tego rozwoju duchowego. Co to jest ten rozwój duchowy? Czy on może nam pomagać w dzisiejszych czasach? I jak go widziała też święta Hildegarda? W czym on może nam pomagać? I czy powinniśmy się rozwijać i tym elementem się zajmować, aby mieć zdrowie? Wow, to jest tak pytanie um, a dzień dobry w ogóle? Tak jakbyś miola Jola zapytała czy chcemy żyć w dobrostanie, czy powinniśmy? Um, Powinniśmy, jesteśmy powołani do tego, żeby jako dzieci Boże żyć pełnią życia i dobrostanem. Więc to, co dobro czyni naszemu stanowi, czyli naszemu samopoczuciu, no to, to ten post, o którym wspomniałaś. Tak? Jestem doradcą żywieniowym medycyny świętej Hildegardy, co jest, brzmi dumnie, naprawdę, bo święta Hildegarda łączy w sobie wszystko to, co ja jako współczesna kobieta i czego ja potrzebuję. Po pierwsze, była mega inteligentna, tak? doktor kościoła. Po drugie, niezwykle utalentowana, przecież muzyka, którą tworzyła. Mm. Po trzecie była szczególnie obdarowana. Ja miałam takie natchnienie będąc w Medjugorje, że jesteśmy powołane do godności, i że mamy podnosić godność też innych kobiet, że ja mam to robić. Co to dla mnie oznacza? To, to, to dzielić się i przekonać kobiety, że dziś jest szczególny czas. Właśnie w, dziś, kiedy jest koronawirus, dziś, kiedy jest zagrożenie, dziś, kiedy jest niepewność. To my, jako strażniczki ogniska domowego, mamy nieść pokój w sercach, ale nie uniesiesz pokoju, jeśli Twoje ciało jest obciążone toksynami, jeśli Twoje ciało jest obciążone myślami, postawami, rozpamiętywaniem. Bo, to, co, to, co mówią medycy, którzy kochają medycynę naturalną i to, co, n, też bardzo podkreśla Hildegarda, że ta nasza jelita, tak, to jest 80% naszej. Odporności, więc trudno mieć dobre myśli, jak ma się niedobrą przemianę. I obciążony brzuch. Hildegarda tak pięknie mówiła, że nasze myśli mogą zmienić drogę soków, czyli to, jak myślimy, jak się zwracamy, jest też bardzo ważne. Pod filmikami, które już wyemitowaliśmy, pojawiały się takie głosy: Ojej, przecież to jedzenie nasze jest takie zatrute, tyle jest toksyn, a ja zachęcałam do tego, żeby właściwie jeść. A to za dużo kosztuje i tak dalej. A tutaj mamy obszar, który tak naprawdę kosztuje nas wysiłek taki dnia codziennego. Jak się zwrócę do koleżanki w pracy, jak będę w tych naszych środowiskach, y, jaką postawę będę prezentowała, tak? To jest też ważne. To jest tak, masz wybór: możesz usiąść i czekać na śmierć, albo możesz żyć pełnią życia. Ja też miałam taki wybór wiele lat temu, jak byłam nafaszerowana sterydami, bo jakoś tak sama zapracowałam na trzy choroby z autoagresji, pracując ponad miarę, sypiając od drugiej do piątej rano i tak dalej, i tak dalej. My często mówimy, jak Bóg może tak karać chorobami, i tak dalej, i tak dalej. Ja się urodziłam na fantastycznej podlaskiej wsi, w pełni zdrowa. Moją, moich rodziców, Pan Bóg obdarował zdrowym dzieckiem, a to co ten Bachor zaczął robić? W Warszawie, czyli nie jeść dobrze, a, czyli być w permanentnym stresie, czyli nie leżeć o 22, bo dla nas kobiet to gospodarka hormonalna szczególnie jest ważna, nie leżeć w łóżku, ale przede wszystkim i co najważniejsze, naprawdę takie długie noce i dnie, które spędziłam też na Ojomie, doprowadziły mnie do chyba najważniejszej konstatacji, że otwierając oczy, Przesądzasz o dniu, który Cię czeka. A szkoda, że tyle lat czekam, żeby to zrozumieć, ale ja dziś wstaję, patrzę na obraz Jezusa, który mam, i mówię: Dzięki za dobry sen, dzięki za dzień, który przede mną. E, dzięki za myśli i e, mój spowiednik by powiedział, no oczywiście e, uparcie i do znudzenia. Pierwszy punkt, chociaż o swoich grzechach nie powinno się mówić, to to, że nie panuje nad myślami. I już naprawdę w 70% dość dobrze mi idzie z słowem, które potrafię powstrzymać. Ale to, co się dzieje w naszych głowach, to jest wołanie o post, to jest krzyk, posprzątaj swojej głowie. Niepodobna nakarmić drugiego człowieka miłością, jeśli tego słowa wypełnionego miłością nie masz w swojej głowie. Jola, gdybym ja ci powiedziała, nie wierząc w to, naprawdę jesteś fantastycznym człowiekiem, naprawdę robisz niezwykłe rzeczy, robiąc posty Hildegardy, kształcąc nas, naprawdę żyjesz tak, jak mówisz, bo to, co ja mówiłam swoim studentom, tak że czy mówisz, że to robisz, czy robisz to, co mówisz, bo to jest kluczowe. Bo kto utyskuje? Człowiek, który nie jest gotowy do zmiany. On ci powie, że za drogo, on ci powie, że niedobrze, on ci powie, że nie tak. A tymczasem co mówi Hildegarda? No cudownie, rezygnuj, nie krzycz, że za drogo, buraki w stanie są drogie, nastaw i ukiś, tak? Mm -hmm. Czasami jest też tak, że ta dieta to jest zrezygnowanie z czegoś, czyli nie nałożenie sobie plasterka wędliny, tylko zjedzenie po prostu dobrego chleba na zakwasie z masłem i koniec, prawda? Ach, co do wędlin, to, jest... to mogłybyśmy do końca dnia tu w salwę przemawiać, <głos> <głos> więc no. No, na pewno dwa razy w tygodniu, nie częściej. I na pewno nie ludzie z grupą A, to już nie jest może Hildegardy, bardziej doktor Dadamo. Ale co jest ważne? Mm -hmm. Żebyśmy też się nie fiksowali, to co jest piękne i co lubię u was, u mm -hmm. hildegardiańskich ludzi, żebyśmy się nie fiksowali, że tylko Hildegarda, że tylko Dadamo, że tylko doktor Błaszczyk, że tylko ten, tylko tamten. Jezus... Dał nam świat naprawdę przebogaty. Nie jesteśmy w stanie swoją hmm. głową tego ani poznać, ani zapamiętać. Więc bierzmy z każdego, integrujmy się, integrujmy się z medycyną alopatyczną, integrujmy się ze świętą Hildegardą, integrujmy się z mądrymi naturoterapeutami, bo każdy z nas jest inny. Z mojego doświadczenia to wiem. Ale przede wszystkim o czym pamiętajmy? Budzisz się, dobrze myślisz. Błogosławisz, jesteś wdzięczna za noc i już dziękujesz za dzień, który przed tobą. Jesz ciepłe śniadanie, uśmiechasz się do bliskich, nie warczysz pod łaz drzwiami łazienki. Jak potrzebujesz więcej czasu, to wstań wcześniej, po prostu. Nie mów, że nie masz czasu dać dzieciom e, ciepłego śniadania, bo to jest decyzja w twojej głowie. Co wybierasz? Bo ja wybieram zdrowie, bo ty wybierasz zdrowie, ale to, co wybierają internauci, to jest ich prywatna sprawa. Nie możemy ich zmusić, ale możemy zachęcić i powiedzieć, no, moja metryka mówi, jestem w lepszej kondycji niż jak miałam 40 lat, czyli 11 lat temu. Czyli można. Proszę Państwa, my wybrałyśmy zdrowie, teraz pora na decyzję. Wśród Państwa oglądających nas, także zapraszam do zapoznania się ze świętą Hildegardą, niech to ona będzie przewodniczką, jak to zdrowie uzyskać, co jeść, jak przeżywać ten post, do którego zachęcamy, bo z nią będzie łatwiej. Zapraszamy. A teraz mamy dużo czasu, szczególnie. Szczególnie. Jest rano muza świętej Hildegardy, dziękuję bardzo. Dziękujemy.